Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na tym kanale, czyli Projekt B Klasa. W każdym odcinku będziemy zaglądać do kilku drużyn B Klasy i przedstawiać Wam najważniejsze informacje w ciekawej formie. Dlatego nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwszą drużyną, jaką mamy, jest Zawisza Garbów. Klub założony w 1972 roku. W ostatnim sezonie B klasy zajęli oni trzecie miejsce, uzyskując 39 punktów, ale w sezonie 2003-2004, a nie każda drużyna w B klasie może się pochwalić takim osiągnięciem na niższych szczeblach rozgrywkowych. Obecnie występują w B klasie Lublin, co by nie mówić o klubie, ale posiadają oni stadion na 1000 osób, a w tym aż na 180 miejsc siedzących. Tyle o klubie i przejdźmy do najważniejszych informacji. 17 lipca ruszyli z okresem przygotowawczym do przyszłego sezonu, który jak wiemy tuż. Nowy trener Zawiszy, Tomasz Gus, to 30-letni szkoleniowiec, który przez wiele lat był związany z Garbarnią Kurów jako zawodnik. Pierwszy sparring przyniósł drużynie Zawiszy porażkę z Wawelem Wąwolnica 3-1, a kolejny pewnie wygrali aż 9-1 z Garbarnią Kurów 2. Pierwsza runda Pucharu Polski przyniosła okazję do rewanżu z Wawelem. Zawisza pewnie wykorzystał tą szansę, wygrywając 3-1. Chociaż po 90 minutach był remis 1-1. Niestety ten mecz przyniósł również przykry incydent. Drużyna gości w 112 minucie, grając w 8 zawodników, postanowiła po prostu zejść z boiska. No cóż, tak też się dzieje w niższych ligach, niestety. Druga runda Pucharu Polski to już mecz Zawiszy z Orlętami Nowodwór. Piłkarskiego cyrku ciąg dalszy, bo w tym meczu przy stanie 6-1 dla gospodarzy, to znowu goście zeszli z boiska, manifestując w ten sposób swoje niezadowolenie z powodu decyzji sędziego w tym meczu. Cyrk i piłkarskie jaja w jednym. Życzymy powodzenia Zawiszy w trzeciej rundzie Pucharu Polski, gdzie zmierzą się z czwartoligowym Powiślakiem Końskowola. Naszą drugą drużyną, do której zajrzymy, to Wiktoria Łódź. Powstali oni w 1996 roku i obecnie występują w łódzkiej B klasie. Miniony sezon zakończyli oni na 5. miejscu, zdobywając 30 punktów. 27 lipca rozpoczęli treningi biegowe na początek. Gdyby ktoś chciał dołączyć do drużyny, to Wiktoria również szuka bramkarza. A więc jeżeli masz chęci, jakieś umiejętności, a także skończyłeś 16 lat, to śmiało napisz do Wiktorii. 5 sierpnia Wiktoria rozegrała swój pierwszy sparring, a przeciwnikiem był A-klasowy rywal Włókniarz Zgierz. Drużyna z Łodzi przegrała swój pierwszy mecz 2-3, a w sparingu zaprezentowali się dwaj nowi testowani bramkarze. Jeden z nich popisał się naprawdę paroma fajnymi interwencjami. Kolejny weekend to kolejny rywal. Drużyna musi dalej ciężko trenować, bo sezon już niedługo. Niebiesko-białe barwy należą do trzeciej drużyny dzisiejszego odcinka, czyli Grom Leśno, którego trenerem jest Robert Szymlek. A miniony sezon zakończyli na dość odległym 8. miejscu, mając na koncie 44 oczka, strzelając 78 bramek, a tracąc przy tym 53. Sezon dla drużyny Gromu rozpoczął się 17 lipca, gdzie zostały wznowione treningi i zaczął się okres przygotowawczy, a pierwszy sparring z OMKS Orlik pewnie wygrany 9-2. Nowy sezon to oczywiście wzmocnienia, których dokonano w klubie. Do klubu przyszli m.in. Mateusz Plata, Krystian, Alfut, Tomasz Jendernal i Maciej Schreder. Cała czwórka od początku okresu przygotowawczego trenuje z Gromem, a wszyscy nowo przybyli zawodnicy, z wyjątkiem Mateusza, są wychowankami Tęczy Bursy. Drugi sparring przyniósł kolejny dobry rezultat, a Grom Leśno pokonał na wyjeździe Perłę Czyczkowy 3-2. W trzecim sparingu ze Spartą Kanarzyny zremisowali 2-2, co jest tylko potwierdzeniem, że Grom Leśno wysyła rywalom groźny sygnał, że włącza się w tym sezonie o zwycięstwo w lidze. Czwartą i kolejną drużyną jest występująca w kielskiej B-klasie Czarnowia Kielce. Klub założony w 1977 roku, co czyni go drugim najstarszym klubem w dzisiejszym odcinku. Klub Czarnowi może pochwalić się stadionem na 1000 osób, a w tym aż 200 miejsc to miejsca siedzące. Klub z Kielc przygotowania do nowego sezonu rozpoczął czym prędzej, a do tej pory rozegrali oni dwa mecze kontrolne. Tydzień wcześniej drużyna Czarnowi uległa Beniaminkowi klasy okręgowej 4-5 w Piekoszowie, jednak już drugi mecz kontrolny pokazał siłę drużyny z Kielc, wygrywając 4-2 z Samsonem Samsonów. W klubie trenuje kilku juniorów Czarnowi oraz paru zawodników testowanych, a trener Marcin Kośmicki zdecyduje, który z tych zawodników zostanie w klubie. Jedno jest pewne, Czarnowia pokaże w lidze, na co ich stać. Piątą, a zarazem ostatnią drużyną na dziś będzie Start Toruń. Klub występujący od kilku sezonów w toruńskiej B-klasie, założony niedawno, bo w 2007 roku, posiada stadion na 500 miejsc, za to wszystkie siedzące, a więc nie każdy klub w B-klasie może się tym pochwalić. Pełną parą do treningów ruszyli 24 lipca. W nadchodzącym sezonie są brani pod uwagę jako faworyci. Pierwszy mecz sparingowy z KP Nogat Malbork zakończył się zwycięstwem gospodarzy 5-4 i trzeba przyznać, że rzadko kiedy widzi się mecze sparingowe w niższych ligach,
tak odległe od siebie. Drugi mecz kontrolny drużyna startu wygrała skromnym wynikiem 2-1 z juniorami Pomorzanina. Sezon startuje już niedługo, bo pierwsza kolejka toruńskiej B-klasy przewidziana jest na 18-19 sierpnia, a rywalem startu będzie Kasztelan Papowo-Biskupie. I to już koniec na dzisiaj. Trzymamy kciuki za wszystkie drużyny w B-klasie. Wpadnijcie na fanpage Polska B-klasa, link macie w opisie i nie zapomnijcie dać łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał. Zasubskrybujcie mój kanał i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, aby seria była kontynuowana. A my usłyszymy się w następnym odcinku. Czołem!